A na koniec Watykan. Jesteśmy stworzeni do prawdziwej czystości, tej, którą obdarza nas Bóg, jeśli pozwalamy Mu zniszczyć w nas wszelki cień egoizmu, pychy, osądu, aby nas kształtował na obraz swojego Syna Jezusa, mówił podczas spotkania z wiernymi Ojciec Święty Franciszek. Czy żyję konsekwentnie swoją wiarą? Czy przez uczucia, słowa i czyny ukonkretniam w bliskości i w poszanowaniu braci to, co wypowiadam w modlitwie? To pytania, które stawia przed nami Ojciec Święty Franciszek. Nie można na przykład wyjść po mszy świętej i już na dziedzińcu kościelnym zatrzymać się na niegodziwe i bezlitosne plotkowanie o wszystkim i wszystkich, albo pokazywać, że jest się pobożnym na modlitwie, a potem w domu odnosić się do członków swojej rodziny chłodno i obojętnie, albo zaniedbywać swoich rodziców w podeszłym wieku, którzy potrzebują pomocy i towarzystwa. Przez takie postępowanie relacje z Bogiem sprowadza się do gestów zewnętrznych, a wewnątrz pozostaje się odpornym na oczyszczające działanie Jego łaski, oddając się myślom, przesłaniom i zachowaniom pozbawionym miłości, dodał Ojciec Święty Franciszek.